Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym Podlaskim Ekspresie. Pociąg już czeka na stacji, a za chwilę zabierze Was w podróż pełną wrażeń i ciekawych informacji. Usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Prowokowanie Polskiej Straży Granicznej. Polska Straż Graniczna walczy z nielegalnymi imigrantami. Dziesiątki kurierów imigrantów zatrzymują policjanci. Wciąż niebezpiecznie w regionie. Akcja Śluza, mająca za zadanie zdestabilizowanie sytuacji na naszej wschodniej granicy, nasila się. Przeciwko polityce polskiego rządu protestuje opozycja i środowiska związane z lewicowymi aktywistami. W środę 3 listopada o godzinie 18 na rynku Kościuszki zebrała się grupa demonstrantów, aby poprzeć działania radnych i władz miasta. Organizatorzy zaprezentowali zdjęcia migrantów zrobione przez Agnieszkę Sadowską, a głos zabrała radna Michałowa Maria Ancipiuk. Z kolei radni Koalicji Obywatelskiej wygłosili przyjęte przez nich stanowisko w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W centrum protestowało kilkadziesiąt osób, a demonstranci wyrazili swoje niezadowolenie w związku z działaniami rządu. Chcieli, aby rządzący dopuścili aktywistów do udzielania pomocy migrantom. Ponadto pojawił się postulat o wpuszczeniu dziennikarzy na tereny objęte stanem wyjątkowym. Organizatorzy wywiesili fotografie Agnieszki Sadowskiej i Grzegorza Dąbrowskiego na ogrodzeniu galerii imienia Ślędzińskich. Byli na nich migranci z polsko-białoruskiej granicy. Stowarzyszenie dla Polski oraz Adam Andruszkiewicz w niedzielę 7 listopada o godzinie 15 organizują wydarzenie, w ramach którego chcą podziękować Straży Granicznej i Wojsku Polskiemu za ich służbę w obronie granic. Straż Graniczna i Wojsko Polskie codziennie bronią granicy całego kraju przed szturmem nielegalnych islamskich imigrantów. Sytuacja jest trudna, bowiem nasze służby spotykają się z prowokacjami, fizycznymi atakami, a w dodatku są także opluwane przez opozycję oraz obce media. Dlatego to niezwykle ważne, abyśmy teraz pokazali polskim funkcjonariuszom nasze wsparcie i powiedzieli symboliczne dziękujemy za obronę naszego bezpieczeństwa. Tak możemy przeczytać na stronie wydarzenia. Zaprosili wszystkie osoby, które chciałyby podziękować strażnikom i żołnierzom. Spotkanie rusza o godzinie 15 pod siedzibą Straży Granicznej przy ulicy Generała Bema 100. Ministerstwo Zdrowia i Sanepid alarmują o rekordowej liczbie zakażeń wirusem COVID. Coraz więcej szkół uczy w systemie hybrydowym. Wiele przeszło na nauczanie zdalne. Najwięcej w Białymstoku. Mimo tych zagrożeń mieszkańcy regionu starają się żyć jak najbardziej normalnie. Na przykład w niedzielę jeżdżą na targowisko przy ulicy Andersa 40 na giełdę samochodową. Prowadzi ją Automobil Klub Podlaski. Chętnych do kupna i sprzedaży samochodów w ostatnią niedzielę nie było zbyt wielu. Prawdopodobnie wynikło to z tego, że potencjalni klienci postanowili odwiedzić groby swoich bliskich w przeddzień Wszystkich Świętych. Tłumnie odwiedziliśmy też groby naszych bliskich i znajomych. Po zeszłorocznym zamknięciu cmentarzy tradycja spotkań rodzinnych na nekropoliach znowu odżyła. W kultywowaniu tej narodowej tradycji w tym roku pomogła też piękna jesienna pogoda. Do środy 3 listopada czytelnicy mieli czas na przesłanie zdjęć do naszego konkursu fotograficznego. Fotografie miały przedstawiać jesień i województwo podlaskie. Istotne były także kreatywność, nietypowość i jakość zdjęć. Nasi czytelnicy po raz kolejny udowodnili, że województwo podlaskie ma zdolnych fotografów. Zobaczcie zestawienie trzech najlepszych fotografii i trzech wyróżnionych. Pierwsze miejsce należało do Bożeny Dziemian. Połączyła zieleń, a więc dzieło natury, z płotem, czyli dziełem człowieka. Może być to pewien symbol pozostawienia przez ludzi śladu swojej obecności pośród środowiska naturalnego. Drugie miejsce zajęła Monika Zdrodowska swoim wielokolorowym zdjęciem. Przedstawiła wschód słońca nad Stawami Dojlickimi. Zdjęcie wyróżniają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, fioletowy. Na trzeciej pozycji uplasowała się Krystyna Kuźmicz. Przedstawiła bardzo ważny białostocki zabytek, Pałac Branickich. Wyróżnione zostały Agata K., Patrycja Jankowska i Kasia Żur. Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy. Za nami pokaz najlepszych jesiennych fotografii, a przed nami fragmenty filmu przedstawiającego piękno podlaskiej jesieni. W ostatnim dniu października uwieczniliśmy piękno złotej październikowej jesieni. Na drzewach jeszcze znajdowały się liście, a słońce je pięknie podkreślało. Zobaczcie sami. Nasz pociąg powoli zbliża się do końcowej stacji. Dziękujemy za uwagę, czytajcie i oglądajcie Podlaskie 24, a w kolejnym ekspresie widzimy się już za tydzień.